Witam serdecznie. Jednym z elementów, które w Lidlu niezwykle lubię, to fakt, że jest to sklep, w którym zawsze znajdę ciekawe gatunki i odmiany serów, trudno dostępne w innych sklepach. Jest to dla mnie niezwykle ważna zaleta, bowiem sery uważam za jedne z najciekawszych i oczywiście najsmaczniejszych produktów spożywczych. Już dobre parę tysięcy lat historii przetwarzania mleka na ziemi stworzyło branżę niezwykłą i wielce interesującą. A najbardziej fascynujące jest w niej to, że tysiące odmian sera, czasem niezwykle się od siebie różniące, w rzeczywistości różnią się głównie sposobem przetwarzania jednego i tego samego składnika, czyli mleka. Największy zaś wpływ na osiągnięte różnice w końcowym efekcie ma nawet nie tyle sam sposób przygotowania, co sposób przechowywania, czyli dojrzewania. Mało tego, czasem dokładnie ta sama metoda w różnych regionach świata daje inny efekt, bowiem dojrzewający ser niezwykle jest wrażliwy na wszelkie zmiany w klimacie i otoczeniu. Dlatego właśnie jest to tak ciekawy element kulinarnego świata. Ser jest też chyba jednym z niewielu produktów wytwarzanych w każdym zakątku świata, w każdej kulturze i przez każdy z narodów. Począwszy od głębokiej Afryki, gdzie sporządza się na przykład ser domiati wyrabiany z wielbłądziego mleka, poprzez japoński niezwykły ser o nazwie so, który wytwarzany jest tam już od ponad 1000 lat. Czy swojsko wyglądający rosyjski ser komstromski, znany z licznych naturalnie powstających dziur, czy osetyński z Kaukazu. Niezwykle ciekawym serem, którego każdy powinien spróbować, jest jeden z najstarszych serów świata, czyli panir, który znany był już w starożytnych Indiach. Wspominając za to o serach z Ameryki, nie można nie wspomnieć o serze, który niejednokrotnie nazywany jest po prostu serem amerykańskim, który także w Polsce jest niezwykle popularny u nieświadomych jego pochodzenia konsumentów. Mam tu na myśli ser topiony, który pakowany jest pod postacią pojedynczych plasterków i bardzo często ląduje jako jeden ze składników cheeseburgerów. Ser ten nazywany jest też Yankee Cheddar, co wiąże się z jego bliskim pokrewieństwem z tym angielskim przysmakiem. Co ciekawe i co mało kto wie, ser ten nie jest wcale wynalazkiem stworzonym z myślą o dzisiejszych fast foodach, ale produkowany jest już od ponad 200 lat, czyli w zasadzie niewiele krócej niż liczy sobie historia Stanów Zjednoczonych. Tak więc, jak widzimy, bogatość serowego świata wykracza chyba możliwości testowania smaków nawet największego smakosza. Jednak warto spróbować, a zacząć można by chociażby od półki z serami w Lidlu, gdzie wybór jest całkiem ciekawy. A jeżeli mogę coś Państwu zaproponować na początek drogi przez świat serów, to mógłby to być na przykład Langris, pochodzący z północnej Francji i wytwarzany zgodnie z zasadą kontrolowanego oznaczenia pochodzenia. Pomarańczowy kolor zawdzięcza on specjalnemu wielokrotnemu płukaniu. Warto też kupować go regularnie co jakiś czas, aby porównywać, jak jego smak zmienia się w trakcie przechowywania. Tak więc polecam dzisiaj Państwu deskę serów, ale polecam także, a jakże, subskrybowanie kanału Gazetki i Promocje, gdzie codziennie można sobie narobić smaka na produkty z ulubionych sklepów Polaków. Życzę udanego weekendu i do usłyszenia.